Cześć, się macie. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie mój kanał opowiadał o włosach, o koloryzacji włosów, o rozjaśnianiu i w ogóle o kolorach włosów. Jak wiecie, jakiś czas temu pokazywałam się na filmach w rudym odcieniu włosów. Nie mam już tego opakowania farby, dlatego wam nie pokażę. Kupiłam wówczas kilka miesięcy temu farbę L'Oreal, bardzo intensywna miedź L'Oreala. W takim szarym pudełku, zapomniałam preferenc, czy jakoś tak. Bardzo ładny odcień, zrobiłam sobie, miałam rude włosy, taka wiewiura. No ale niestety, rzeczywiście kolor wyszedł pięknie, ale bardzo szybko się spłukał, po kilku myciach włosów, szybko się spłukał i był taki niejaki był. I postanowiłam znowu być blondynką. Znaczy, ja wam powiem tak, ja naturalne włosy, moje naturalne włosy to są ciemne, średnie blond. No i postanowiłam się rozjaśnić. Najpierw używałam, jak spłukał mi się ten kolor rudy, był taki lekko miedziany, lekko taki złoto-miedziany, taki jaśniejszy, jak widzieliście na filmach. Użyłam od takiego szamponu. To jest Swiss Opar Szampon Sliver. Bez silikonu, przeciwko żółtemu odcieniowi włosów. Jest bardzo dobry ten szampon, naprawdę ja go polecam, dobry jest. I troszeczkę mi jeszcze to zeszło. Później, ostatnio właśnie, kupiłam sobie oto taką farbę. No może nie był to dobry pomysł, ponieważ ta krem rozjaśniający to jest farba L'Oréal Paris Excellence. Pure blonde 01 ultra jasny naturalny blond. No, na opakowaniu jest nie, bardzo ładny. Mnie dobrze nie wyszedł, ponieważ miałam jeszcze takie lekko prześwity pomarańczowego, takiego miedzianego. A on nie spełnia moich oczekiwań częściowo, w większej części, ponieważ on rozjaśnia tylko 4 tony, to jest w szczególności za mało. Ale nie jest to zła farba, bo polecam tą farbę, że ktoś ma jasne włosy i chce mieć jeszcze jaśniejsze. Znaczy, ma jasne włosy i chce mieć taki blond, to być może osiągnie. Ale cokolwiek, zobaczcie, jak nie zniszczyłam włosów. Farba nie niszczy tak bardzo włosów. Jest bardzo delikatna dla włosów. Nie niszczy. Bo właściwie te farby L'Oreal są drogie, nie są takie tanie, ale one są naprawdę takie delikatne. Też to jest chemia, no wiecie, jak tak każda farba jest chemią, ale one są dobre do włosów, te L'Oreal, bo one tak nie niszczą włosów, że po nim włosy nie wypadają. Także wiecie, używałam tego i myślę, jak użyłam tej farby, to później zdobyłam taką piankę. To jest pianka Milkshake Sliver Shine Whipped Cream. Pianka w kremie, niebiesko-fioletowa. Ją się wyciska i smaruje się włosy po farbowaniu dla blondynek i imituje ten żółty, pomarańczowy, złocisto-rudy odcień. No i po tych wszystkich moje włosy wyglądają tak. Wyglądają tak. To jest taki blond, ale jeszcze to nie jest super, taki super blond. Śledźcie moje odcinki na YouTubie, bo tylko będą na YouTubie na razie. Ciąg dalszy nastąpi, czy będą moje włosy jaśniejsze, czy nie, to się okaże, zastanowię się, myślę, że tak, po jakimś czasie, ale zastanowię się, bo wiecie, jednak uznałam po przejrzeniu na przykład moich starych zdjęć na pendrive'ie, na komputerze, na laptopie, stwierdziłam, że jednak w jasnym, bardzo jasnym blondzie jest mi najładniej. W ogóle w blondzie mi jest najładniej. Bardziej pasują mi włosy kolor blond, jasny. Taki biały, jasny, platynowy, coś takiego. Taki jasny blond. Ten też jest właściwie, zobaczcie, ładny. Taki naturalny, jasny blond. Także się macie, wbijajcie na mój kanał. Następne odcinki za jakiś czas. Przemyślę wszystko, czy będę jaśniejsza, czy nie, to się okaże. Serdecznie was pozdrawiam. Cześć! Gosia, ciao!